Witam serdecznie Państwa. Kurs franka szwajcarskiego. Ile będzie kosztował frank szwajcarski? Czy frank szwajcarski wreszcie może spaść? Czy frank szwajcarski wreszcie może normalnie kosztować? Co tu dużo mówić? Problem z frankiem szwajcarskim. Nie ma tylko polski złoty, ale problem z frankiem szwajcarskim ma większość właściwie walut. Frank szwajcarski jest bardzo drogą walutą. Jest pytanie, dlaczego frank szwajcarski jest inną walutą aniżeli euro, funt, dolar czy polski złoty. Bo w rzeczywistości frank szwajcarski nie fluktuuje wobec tych walut, tak jak te waluty fluktuują wobec siebie, kosztując raz 50% więcej, raz 50% mniej, a nawet 100% więcej. Raz dolar kosztuje 2 złote, raz potrafi kosztować 4, potem 5, potem spaść do 3 złotych, tak samo z funtem brytyjskim. No wielkie fluktuacje, prawda? Ale jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, no frank szwajcarski jest troszeczkę inny. Ze względu na to, że frank szwajcarski ciągle jest na trendzie wzrostowym. Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego frank szwajcarski jest na trendzie wzrostowym i czy frank szwajcarski może kosztować 10 zł? No bo jeżeli frank szwajcarski wzrósł o 100%, to dlaczego nie może wzrosnąć o następne 100%? No taka by była analogia, prawda? No, taka by była formuła matematyczna, gdybyśmy wzięli pod uwagę ostatnie te dziesiątki lat, prawda, że frank szwajcarski, no, będzie kosztował 10 zł niedługo. No nie, może niedługo, ale za 5 lat, za 6 lat, za 7 lat, za 10 lat, tak? No, na to wygląda, prawda? Drodzy Państwo, ale zanim do tego przejdę, bardzo proszę, możecie wejść na hotpoland.pl. Tutaj znajdziecie wszystkie wykresy świata, wykresy walutowe, wykresy giełdowe, wykresy indeksy. Akcje KGHM, USD, PLN, GBP, Euro, CIF, wszystko czego dusza zapragnie na hotpoland.pl. Tak? Wszystkie wykresy świata mamy. Tak więc, no frank szwajcarski, czyli CHF, czyli CIF, PLN. CIF, PLN. Jak to jest, że frank szwajcarski ciągle drożeje? Tutaj mamy taki krótki wykres, CIF, PLN. O, tu jest lepszy. Frank szwajcarski, popatrzmy. Frank szwajcarski w 2000, tam drugim roku kosztował 2,43. Proszę zobaczyć, 2,43. Ale następnie wzrósł do 3 zł, ale to nie było dużo, to tylko było 50 groszy. Potem znowu spadł do nawet do 1,96 w 2008 roku. Proszę sobie wyobrazić, frank szwajcarski kosztował 1,96. No niesamowite, prawda? No i od tego momentu kurs tej waluty drastycznie zaczął rosnąć. No rośnie i rośnie i rośnie i rośnie, no i końca nie ma, prawda? Proszę zobaczyć, 4,75. Niedawno frank szwajcarski wzrósł do 5 zł, to znaczy, że z lekko ponad 2 zł, tak, 1,97, no w kantorach płacono tam 1,90, 1,80 za 100 franków, no a przed kilkoma tygodniami za 100 franków płacono 500. 500 zł, no niesamowite, 150% wzrostu w 12, w 14 lat. No to przepraszam, wezmę łyka kawy. Jak to jest możliwe? I czy dalej jest możliwe, że frank szwajcarski będzie kosztował na przykład 10 zł, prawda? Czy frank szwajcarski może kosztować 10 zł? No jeżeli frank szwajcarski obecnie rośnie tak mocno, popatrzmy, zobaczmy, i rośnie nie tylko do polskiego złotego, ale do wszystkich walut. Proszę zobaczyć. Bam! 150%, bagatela, 150%, no bardzo, bardzo dużo. Właściwie kupując i tradując franka szwajcarskiego walutą, wymieniając, kupując go, gdy jest tani, gdy spada i sprzedając go, gdy podrożeje, znowu, gdy spada, no bo to byśmy mogli fortunę wzbić. No na franku szwajcarskim można było w ciągu ostatnich 14 lat wzbić dosłownie fortunę, tylko wymieniając franki szwajcarskie na polskie złotówki. Oczywiście na innych walutach też można było wzbić fortunę, ale z frankiem szwajcarskim chodzi o to, że to jest risk free. Frank szwajcarski po prostu bardzo mocno zyskuje do góry i niemożliwe było stracić przez ostatnie 14 lat na franku szwajcarskim, prawda? Jeżeli chodzi o nominalne ceny, pomijając inflację, prawda? I oprocentowanie innych walut. Chodzi o to, że frank szwajcarski
Proszę zobaczyć. Gdybyśmy kupili tu, to byśmy mogli sprzedać tu. Gdybyśmy kupili tu, tak, na dole, to byśmy mogli sprzedać tu. Frank znowu spadł. Tylko gdyby kupować na tych spadkach i potem z powrotem sprzedawać, gdyby był frank u góry, no to no, czysty zysk. No, no właściwie to z dziesiątki procent można każdego roku było zarobić, prawda? Czyli w rzeczywistości tylko kupując franki, gdy tracą wartości i sprzedając te franki, gdy są drogie, właściwie można było zarobić, no ja nie wiem, no 500%, 1000%, 2000%, 3000%. No z miliona złotych można było zrobić 30 milionów złotych tylko na wymianie franka szwajcarskiego na polskim złotych, prawda? Bo jeżeli weźmiemy procentem składanym, prawda, no to tyle to wychodzi. No tak to działa. Tak to działa, drodzy państwo. Tak więc... Czy frank szwajcarski może drożeć, prawda? Zanim do tego przejdę, bardzo proszę Państwa o subskrypcję kanału na YouTube i danie mi łapki w górę, dlatego że bardzo ludzi dużo ogląda filmy, wideo, blogi, podcasty, słucha, ale bardzo mało subskrybuje na YouTube. Będę Państwu wdzięczny za to z góry. Dziękuję i już przechodzę do puenty. No bo, drodzy Państwo, no, frank szwajcarski po pierwsze drożeje dlatego, że ma teoretycznie gospodarkę silną i stabilną, prawda? Ale, no ale czy to się może kiedyś skończyć wreszcie, prawda? No obecnie, no ciężko byłoby to skończyć zapewne, bo nie ma żadnych jaskółek, że coś się tam dzieje z szwajcarską gospodarką, prawda? Według zasady kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, no to dzisiaj frank szwajcarski jest gigantycznie drogi. Z tym, że frank szwajcarski jest na zwyżkowym kursie. I dlaczego dodatkowo frank szwajcarski tak mocno drożeje? Po pierwsze, bo ma taką gospodarkę, bo ma, każdy się zachwyca Szwajcarią, że niby bezpieczna waluta, że niby bezpieczna gospodarka, że mądrzy ludzie, prawda, że dobrze tym zarządzają, ale przede wszystkim frank szwajcarski zyskał na ludziach, którzy biorą kredyty we franku szwajcarskim, którzy się zaciągnęli na kredyty we franku szwajcarskim. Bo oni teraz muszą te kredyty kupować, prawda? Te franki szwajcarskie ciągle muszą kupować, żeby spłacać te kredyty, prawda? Więc to też jest bardzo dużym plusem, ale także podejrzewam, że nie patrzyłem na quantitative easing w Szwajcarii, ale podejrzewam, że oni nie drukują. Podejrzewam, że nie drukują zbytnio franka szwajcarskiego, ale gdyby tam sobie dodrukowali, to pewnie za bardzo im by nie zaszkodziło. Chociaż kto to wie, bo to może już koniec tego gigantycznego wzrostu tej waluty. Bo frank szwajcarski zachowuje się znacznie inaczej, aniżeli inne waluty, choć z drugiej strony nie do końca, bo dolar amerykański od 2008 roku też z 2 zł wzrósł na 5 zł. Tylko że dolar amerykański wcześniej kosztował znacznie więcej. Dolar amerykański wcześniej kosztował 4 zł, a spadł do 2 zł. I właściwie też jest na takim kursie mocnym, zwyżkowym, ale bardzo często, bardzo mocno tracił. A frank szwajcarski ma taki poziom wzrostowy, prawda? Czyli kiedy byśmy nie kupili, to do dzisiaj właściwie byśmy zyskali, oprócz tego momentu, w którym frank szwajcarski te kilka tygodni temu kosztował 5 zł, a dzisiaj kosztuje mniej. Przepraszam, mój kawy. Przed rokiem kurs franka wynosił najwyżej tam ponad rokiem 4,36. Prawda? Niestety dla frankowiczów w tamtym roku kurs franka przebił następne rekordy. Najwyżej kurs franka szwajcarskiego wyniósł 5 zł i to było w ostatnich dniach, prawda? Według wielu ekspertów kurs franka utrzyma się na wysokim poziomie do końca rosyjskiej agresji, a także zamykania polskiej gospodarki. Oto kurs franka szwajcarskiego, drodzy Państwo, prognozy na następny rok 2-3. Pamiętajmy, że kiedyś czegoś przychodzi kres, a jeżeli na przykład ludzie pospłacają kredyty frankowe, jeżeli się okaże, że w tych wszystkich krajach, w których się ludzie nabrali na kredyty we franku szwajcarskim, ludzie pospłacają te kredyty i już Szwajcarzy nikomu nie będą w stanie wcisnąć tych kredytów, no to frank szwajcarski może stracić bardzo mocno na wartości, prawda? Albo będą jakieś problemy szwajcarskiej gospodarki, bo na przykład będzie można ich już wreszcie podrobić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale plusem Szwajcarii na pewno jest to, że nie jest w NATO, że nie jest w Unii Europejskiej.
prawda? Szwajcaria ani nie jest w NATO, ani nie jest w Unii Europejskiej, prawda? Ale o to chodzi, że Szwajcaria od chyba 200 lat w ogóle nie była w żadnej wojnie, teoretycznie, prawda? Więc oni też są takim małym, tam nie zagrażają nikomu tam w ten sposób, prawda? Tam, nie wiem, no mieli swoje przeboje, ale no właśnie taka stabilność istnieje w Szwajcarii, prawda? No ale wreszcie ludzie mogą spłacić te kredyty frankowe i kto wtedy będzie chciał franka szwajcarskiego? Prawda? Już nie będzie w takich ilościach kupowany. Wielu ekspertów uważa, że kurs franka utrzyma się na wysokim poziomie, prawda? I wielu ludzi myśli, że frank szwajcarski będzie szedł do góry i będzie, i będzie, i będzie kosztował 10 zł. No cóż, no taka sytuacja może być. Jeżeli oni nie będą drukować, a inni będą drukować, no to tak może być. Drodzy Państwo, nowy rekord franka szwajcarskiego, tak jak przed chwilą pokazywałem, padł kilka tygodni temu. Ale zazwyczaj w okresie rekordowych cen tej waluty prowizja za wymianę waluty jest bardzo wysoka, prawda? Ponieważ rekordowe ceny, jak w przypadku franka, po 5 zł utrzymują się bardzo krótko i każdy chce sprzedać, a gdy każdy chce sprzedać, to kto ma kupić? Więc te spready są wtedy bardzo wysokie, prawda? Więc jeżeli coś kosztuje 5 zł, to ciężko to kupić czy sprzedać za 5 zł, prawda? Więc te prowizje są bardzo wysokie. Prawda? Spadek kursu franka to bardzo dobra wiadomość dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyty w tak zwanych frankach szwajcarskich, ale teraz nie wiadomo. Właściwie teraz to chyba lepiej mieć kredyt we franku szwajcarskim aniżeli w polskim złotym. Pół serio, chyba że się ma zamrożone oprocentowanie. Prawda? No dzisiaj frank jest bardzo drogi, ale frank ciągle był bardzo drogi, ciągle dochodził do swoich rekordowych poziomów, prawda? Jakiej ceny franka możemy się spodziewać w najbliższych latach? Kurs franka względem złotego nieubłaganie rośnie od 30 lat. W tym wszystkim pocieszeniem jest, że szwajcarska waluta nabiera tak samo mocno na wartości do wielu innych walut, włączając w to funta brytyjskiego. Kurs franka także mocno umocnił się do euro i dolara. Jednak nie jest to tak mocny wzrost jak w stosunku do złotówki i funta. Średni kurs franka do złotego od kwietnia 2016 do dzisiaj to lekko ponad 4 zł. Tak? Mimo to, że kurs franka kosztuje 4,70, wynosi 4,70, a przed chwilą frank kosztował 5 zł, to średni kurs do dzisiaj to jest 4 złote, lekko ponad. Jednak warto przypomnieć, że w ciągu tego okresu najniżej kurs franka do złotego spadł do 3,48, prawda? Ostatniego, tak? Stało się to 19 kwietnia 2018 roku. Na wykresie widzimy nieustanny wzrost wartości szwajcarskiej waluty do złotego od 2008 roku. W najnowszej historii kursu walut nie ma przypadków ciągłego wzrostu wartości jednej waluty względem drugiej, biorąc pod uwagę główne gospodarki świata, w których nie występuje hiperinflacja lub dewaluacja narodowej waluty, prawda? Chociaż z drugiej strony juan chiński bardzo długo rósł także na wartości i też teoretycznie pod tym kątem nominalnie rósł, prawda? Ale ludzie tych juanów coraz więcej zarabiali w tych Chinach. Mimo to, że kurs franka do złotego jest na górce cenowej, to przed rokiem, ponad rokiem, cena frank złoty osiągnęła swoją historyczną wartość. I teraz znowu osiągnęła swoją historyczną wartość. Można powiedzieć, że od 14 lat każdego roku prawie frank szwajcarski osiąga swoją historyczną wartość najwyższą. Eksperci zastanawiają się, jak długo kurs franka szwajcarskiego względem złotego i innych walut może rosnąć w dotychczasowy sposób. Ile nowych rekordów cenowych może pokonać frank szwajcarski? W 2022 roku, no ta rekordowa cena to było te 4,99 czy tam 5 zł, tak, za franka szwajcarskiego. W 2021 rekordowa cena to było 4,52, w 2020 to 4,36, prawda? I te rekordowe ceny były coraz niższe. W 2015 roku kurs franka do złotego osiągnął swoją nową, najwyższą historycznie wartość, czyli 4,32. No z roku na rok osiągał historyczne wartości. Jednak po tym mocnym wzroście cena franka spadła jak kamień w wodę do poziomu 3,85. Tak, czyli spadł frank szwajcarski w 2015 roku, tutaj widzimy, o 50 groszy. O 50 groszy, proszę bardzo. Tutaj w 2000, tu sobie 2000, proszę bardzo, sobie poleciał do góry, tak? I rypnął w dół, proszę bardzo.
O 50 groszy mniej więcej, tak? O 50 groszy. To znaczy, że to 50 groszy tam to 15% chyba. No to jak dzisiaj 15% miałby spaść, no to już spada, no to może spaść dotąd właściwie. Jeżeli frank już wtedy mógł spaść 15%, no to jeżeli teraz spadnie 15%, bo miał taki rozrzut, no to teraz też może do 4,30 sobie spaść, prawda? Ale on może z powrotem iść sobie do góry, prawda? Bo oni może nie będą drukować pieniędzy tak jak w Polsce. Nie będą, no. Może nie będą tego robić, może dalej będą się ludzie nabierać i będą te kredyty we frankach brali, prawda? Znaczy się różnego rodzaju państwa. Następnie cena CIF PLN raz wzrastała, a raz spadała, zmieniając się nawet o 20 groszy, czyli idealne warunki do zarabiania hajsu na nominalnych banknotach, prawda? Na podstawie historycznych danych czarno na białym widać, że kurs franka pnie się, osiągając co roku lub co 3 lata nowy najwyższy historycznie poziom wartości do polskiej złotówki. Jednak po tych wzrostach dochodzi do bardzo mocnego spadku wartości franka szwajcarskiego względem polskiego złotego, który może równać się zmianie cenowej w dół o 60 groszy, a nawet 70. Jeżeli szwajcarska waluta zachowa się w podobny sposób, w jaki zachowała się w ciągu ostatnich 20 lat, to jej wartość względem polskiego złotego może spaść w ciągu roku, 2 lat lub 3 lat do poziomu, no nie wiem, 4 złote, a nawet poniżej 4 złotych. Jednak, jeżeli dojdzie do spadku wartości tej waluty względem PLN, to osoby, które będą chciały zyskać na spadku wartości szwajcarskiej waluty, będą musiały bardzo szybko się pospieszyć ze względu na to, że historia pokazuje nam także, że po bardzo mocnym spadku wartości CIF PLN dochodzi do konsekwentnego wzrostu lub powrotu wartości franka szwajcarskiego do swojego wysokiego poziomu. Obecny kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego wynosi 4,83. Przepraszam, 4,74, prawda? I on ciągle rośnie. Ja podejrzewam, że jak przejdą te kryzysy, to frank spadnie, tak jak po 2015 roku, tak sobie spadnie, ale on może dalej iść. Trzeba obserwować, prawda? No wieczny wzrost nie może trwać. Ja tam bym się bał kupować franki szwajcarskie, ze względu na to, że on tak długo szedł do góry, ten frank szwajcarski, że to aż ciężko uwierzyć, że dalej to się może dziać, prawda? No, ale frank szwajcarski zachowuje się inaczej. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład, jeżeli weźmiemy USD PLN, to w rzeczywistości nie da się tego ukryć. Jeżeli weźmiemy USD, o, jeżeli zrobimy taki wykres, no to w rzeczywistości, no proszę zobaczyć, także od 2008, od zapaści dolara amerykańskiego do polskiego złotego, dolar amerykański właściwie też idzie takim wzrostem. Proszę zobaczyć, tak. Tylko, że dolar amerykański bardzo mocno wzrasta i bardzo mocno spada. Bardzo mocno wzrasta, bardzo mocno spada. Przez całe lata nie potrafił osiągnąć z powrotem swojej wartości, prawda? Proszę zobaczyć, tak. Czyli tą wartość dopiero osiągnął po tylu latach, tą wartość dopiero osiągnął po tylu latach, prawda? Tak więc to też tak nie jest. Łatwe. Tą wartość osiągnął dopiero, czy frank szwajcarski, że tak powiem, szybciej zdobywa swoją wcześniejszą nominalną wartość. Nie per purchasing power, czyli bez dodawania inflacji, prawda? Idzie do góry. Z tym, że tak jak mówiłem, dolar amerykański, no już był drogi, prawda? Więc sobie spadł, runął sobie, prawda? Więc no. Dolar amerykański też rośnie do polskiego złotego, tak, tylko że zarabiamy więcej tych polskich złotówek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zarabialiśmy 100 dolarów, dzisiaj zarabiamy, że tak powiem, 700 dolarów. Mimo to, że za te 100 dolarów to można było bardzo dużo kupić w porównaniu do tego, co dzisiaj można kupić za 700 dolarów, bo na pewno dzisiaj nie można kupić tyle rzeczy w Polsce za 700 dolarów, jak 20 lat temu za 700 dolarów, prawda? Mało co można kupić, wszystko jest okropnie drogie, prawda? Więc to, iż my 20 lat temu zarabiliśmy 150 dolarów, a teraz minimalnie tam zarabiamy 500 czy 600 dolarów, to nie oznacza, że mamy z tego jakikolwiek zysk, tak? Tak więc, no, ja osobiście bym nie kupował franka szwajcarskiego, no bo jest na tak wysokim poziomie. Generalnie, no, jest tą stabilną walutą, ale te kredyty się będą kończyły. Ludzie, te kredyty im się kończą. Coraz mniej ludzi chyba chce te kredyty we franku, więc może Szwajcarzy coś tam wymyślą i będą dalej gdzieś opychać te swoje franki. No, ale jak widzimy, nawet w dobie obecnego kryzysu frank szwajcarski musiał z minus 0,75 podwyższyć na 0,5, prawda? To też jest atrakcyjne właśnie, że mają to oprocentowanie wysokie. No, ale nie to tak, no ja generalnie totalnie trzymam się tej zasady, koniec, kropka, nie kupuję drogo, sprzedaję drogie, kupuję tanio i tyle, no. No, wolę mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu.
Tak to jest. Dobrze, miłego dnia, drodzy Państwo. Miłego dnia. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube. Bardzo dużo osób ogląda, bardzo mało subskrybuje. Będę Państwu bardzo wdzięczny. Życzę miłego dnia, do usłyszenia.